Siemanko ludziska, jestem Paweł 567, a oto trzeci odcinek z Pucharu Świata w LDA. Tak wygląda klasyfikacja generalna. Prowadzi Vexty przed Krzysiem i Mateuszem Pysio. Reszta czwartym miejscu ex aequo Kosia i Karon 1. No i reszta tak się przedstawia. Zaczynamy kolejny konkurs w willach. Zaczynamy. Skoczy pierwszy dolar, któremu idzie niestety najczęściej w świecie sportu i na razie go zaniało za ani razu. Dzisiaj skacze 87 metrów i na razie to jest pierwsza nota. Znaczy 109, ale nie wiem czy na odwrót. Scott Spies też sobie nie radzi za dobrze. Rezerwowy speedu drugiego. Dużo lepiej. No, 96,5 metra, a o te 19,20 nawet, więc to jest bardzo dobra odległość. Teraz Mika Hum, zawodnik z Węgier. Kierowca Red Bulla, 92,5 metra. Na razie druga nota, 10 punktów straty, czy 5 metrów, bo 1 na 2 metry. Teraz Jolaero. Kierowca speedu drugiego. Podobnie. Noty gorsze na tego za nim. Rashamu. Kierowca rezerwowy speedu drugiego. I 98 metrów. Nowy rekord i obie prowadzę o punkt. Teraz Remigiusz. Wiatr pod narty widać. No, podobna odległość. No to o punkt chyba wyższy na tego opił prowadzenie. Teraz beka ze mnie. No, chyba też kierowca Mochlera zobaczyła się aktualnie 0 punktów. Ojojoj! Nie był to za łatwy skok. Ledwie 73 metry, no i ostatnio lokata. Shiro, kierowca McLarena i zarazem rezerwowy. Czyli drugiego i pierwszego zarazem. I 98 metrów, jakiś rekord i ex aequo na pierwszym miejscu z Remigiuszem. Teraz Pepsi. No też obiecujący kierowca, Alfa Romeo. I podobna odległość 97 metrów i trzecia lokata ex aequo ze Szamu. Czyli to był ciekawy konkurs. Test Mikersil. Oj, coś zaczyna powiewać w kierunku w plecy. Dlatego już krótsza odległość 92 metry i ósma lokata. Jacob, team partner Mika Huna. Zobaczymy, jak się spisze. O, jest dobry skok. 98,5 metra. Do tej wysokiej 19,5 na 2,20 tam. I 2 punkty przewagi. No i żeby awansować, to, żeby skoczyć daleko, to trzeba ponad 100 metrów. Chociaż śnieg pada. Teraz Wiksenik. Niestety pada. 91 metrów. No ta, no praktycznie przeostatnio tylko beka ze mnie skoczył krócej. Teraz Niki, od tego już zaczynamy liczenie, kto awansuje, kto odpada. I 95 metrów, 8 lokata. Będzie naprawdę ciasno, tylko już w pierwszej serii. Będzie naprawdę ciężko awansować. Ponad punkt K skaczą. No 96 metrów, 19 i 7 lokata. Na razie ciekawie. Teraz Tomek 167. Zobaczymy, jak się on poradzi w warunkach. Kierowca speedu drugiego 93,5 i 10 pozycja. Teraz zbanowany kierowca Red Bulla. I
99,5 metra i obejmuje prowadzenie z 1,5 punktu, bo już o te gorsze. Leci, leci. Nogi Ironii popisał się znowu. 10. lokata. 126. Bądzio. Wiatak w plecy. Pojewa, ale do przeskoczenia. 6 metrów i na 8 lokata. Żeby już pokonać go, to trzeba mieć 101 metrów teraz. Myslaw, kierowca Racing Point. Za szybko się wybił. Za szybko się wybił. Za szybko się wybił. Konkretnie. Za szybko się wybił. Niestety się za szybko wybił. Chciał lecieć, a już niestety już nie miał nic do powiedzenia. Za szybko się wybił. No niestety katastrofa, katastrofa tego zawodnika. Medie 29,5 metry i ostatnia nota. 0 punktów. Oj, duże starty będą. Koszczak teraz. Dużo lepiej. Po punktu H, 98,5 metra. 20 się nas pojawiło i trzecia nota. Teraz Filip. Kierowca Ferrari, już połowa stawki. Przed nami. Leć, 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 leć. Dobrze. Chociaż krzywo było, ale 96 metrów i 11 lokata ze 128. No naprawdę do awansu jest tak ciężko, że naprawdę na dobrych odległościach skacze i to jeszcze z lądowaniem takim dobrym, prawnym. 96 metrów i 11 lokata egzekwo. Sebul. Kierowca Toro Rosso. I podobna odległość 95 metrów. Niestety 16 lokata. Dzisiaj są skoki naprawdę równe. Czyżek. Pozycję, czyli bez awansu. Markus As jest zawodnik z Renault. 96,5 metra i 9. pozycja. Naprawdę różnice między 10 a ten to jest 7 punktów, to jest do odrobienia, czyli 3 metry. Unigo 80, Izraelczyk, kierowca Mercedesa. Leci, ale dobry skok. 98,5 metra i 135,5. To przeskoczenie. Teraz nieznany. Tu nie trzeba mieć dobrej odległości, trzeba mieć dobre noty. Od 99 metrów, 136. Teraz Wolter. Nota 132,5. No noty 18,5. No jest ciekawie. Teraz Tele, kierowca Mercedesa. Dziewięćdziesiąt osiem metrów i szósta nota. Teraz ten S. Kierowca z pitu drugiego. Oj. 71 metrów i ostatnia nota, bo niestety ten nie skoczył. No czyli dostał tak naprawdę deska za kombinezon.
Hatsune. Zniszczenie bocelowe. Żeby nie było później komentarz, że to mało zrobić celowo, nie zrobiłem tego celowo. 20 pozycja. Aż tu awans, aż tu kolejeczka zrobiła. Karp. Zobaczymy jak się pisze kierowca, masz to jest wypadka giro. Tu dużo najlepiej sobie naradzi na skoczni. No, dociągnął. Oj, 23 pozycja. Przegrał o pół punktu. Pół punktu. Bo ci nie awansuje. No i tak ci przedstawię pierwsza 20, która awansowała. Ostatni są Sneaky, Giro i Hasune. Zadał 126,5 punkta, czyli 10 punktów, czyli 5 metrów. Teraz Adamson. Biorąc pierwsza dziesiątka. Oj, oj, oj. To jest na granicy awansu. 94 metry i 20 lokata. Co się dzieje? Dobrze, z tego awans na 20 lokata co najmniej. Teraz Gunak. No, to był dobry skok. 91,5, ale 13 lokata. Dopiero 13 lokata. Teraz Paweł 567. Czeka na warunki, ale wiatr z tyłu. Kierowca Alfa Romeo. Zobaczymy, jak się dzisiaj. Awans. 94 i 27 lokata, czyli bez dzisiaj awansu. O Jezu, aż mi się przykro zrobiło. Trudno. Defcon. Kierowca taczki. Oj, też nie, też nie. Też nie, nawet gorzej niż Paweł. Eryk 2001. I 15.129. No nie robię tego celowo. Nie awansuję w życiu, jakbym chciał to na nie awansował, bo to jest niemożliwe, żebym awansował. Karon teraz, założyciel LDA. Jak skoczy. Oj, 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 upadek, upadek. 96, 34. No ta pewnie jest awansem. Nie skoczy gorzej. No, wystarczy, że dwóch jeszcze zepsuję. To jest trochę niemożliwe. Teraz zawodnik Litwy, czyli Kościa. Jak skoczy. No, daleko. 97,5 metra, ale 10 pozycja. Oj, też niekonserwatywne wyjście. No nie za ładnie. 33 miejsce, czyli poza konkursem. No, Sebu w konkursie. Paweł, o, jeszcze drży. Może ktoś jeszcze zepsuje, ale raczej wątpię. Bo ja dobrze skaczę. Oj, 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 Krzysiu. Krzysiu na granicy. 31 miejsce, czyli Paweł w konkursie. Nie robiłem tego celowo. I Tom z Tomkiem egzekwo. I Vexti, lider Pucharu Świata. Teraz awansuję, bo tu oj, 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 niesprawiedliwe warunki. I ledwie 85,5 metra i 38 po pozycja. Tak wygląda. Pierwszy jest nieznany, drugi zbanowany, drugi nieznany, trzeci Ningo Izaelczyk. Później Jacob Koszczak, Teremik, Yushiro, Volte i Senega, pierwszy odcinek, Ramu, Pepsi i Kościa. De w konkursie jednak, ale jeszcze Karol awansował jako lucky loser, czy jako ten co upadł, nie będzie skakał. No, żeby skoczyć to trzeba 50 metrów, żeby miał prowadzenie. Dawno przeskoczył 50 metrów. 97 metrów, ale stracił do nas pewnie dużo, na tego. Nie, raczej to nie będzie za dobrze. Będzie zaraz rozmieszana staweczka. Ten skok też nie za dobry. 93,5, czyli powtórzenie. 94, teraz Paweł 567. No nie podpisał się w pierwszym skoku. Leć, leć, leć.
93 i gorsze noty, no tego przegrywa. Seul teraz. Oj, 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 nie był to za dobry skok, 89,5 metra i wyszedł tylko Karona, który znacząco do nas zadrobił, teraz Niki. No, poza HS, 98,5 metra, 60, teraz 100 metrów, aż trzeba skoczyć, Giro. Nie za ładnie, ale trzecia nota będzie wyprzedził o 1,5 punktu Defcon. Atsunę. Byś wiedział, jak to zakończyć. 96,5 metra, druga nota. Teraz Adamson. Ja skoczę na następny ze skoczków. I podobna odległość 98, ale o punkt przy o półtora punktu. Teraz następny ze skoczków to czyli Czyżyk. Dobry skok 98 metrów i pierwsza nota o pół punkta. Następny ze skoczków Filip. Czy bez teraz przerwy, bo nie, bo trochę się zamieszanie zrobiło, mało, ale nieważne. Że mnie tam ucięło, to przez minutkę to przepraszam, po prostu muzyka. Po prostu była muzyka, no tylko trochę ucięło mnie, przepraszam, najmocniej. 97,5 metra i objął prowadzenie, pomimo gorszego skoku. Teraz Turki Szaim. Drugi szaleńc, ta nota. Bądzio. Oj, 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 bądzio, bądzio. Spalił 97,5 metra. Noty 11,5 punktu upadek i spada aż na 14 lokatenę. Wyprzedził. Tylko Karona wyprzedził. Teraz Eryk. 2001 56 metrów i czwarta lokata. Naprawdę to jest ciekawy konkurs. To nie jest przewaga rzędu ponad 1,5 punktu. To nie jest 5 punktów, tylko około 1,5. Jeszcze raz przepraszam za to, że jak będzie mnie tam przerywać, skaczę przy ostatnim skoczku, chyba. To Krzyżyki, no to przepraszam, po prostu muzyka była puszczona, ale Krzyżyk, ale Gunek krzywo wyszedł z progu 90 metrów i 14 lokata. Kocpis. Po prostu mi tak przerwało. Oj, teraz powiadomienie na fe. Teraz 96 metrów i trzecie lokata, egzekwo z Krzyżykiem. Czyli przez Krzyżykiem mnie trochę plan zacinał, ale czy i nagranie, ale myślę, że to tylko chwilowe. Zresztą nagranie tak nie idzie zacinać. Ale na szczęście o tym nie będzie przerwane to nagranie, bo by już byłoby źle. Bo już trochę mnie ostatnie 30 sekund przed tym już nie przysięło. To jest Pepsi. Pięknie, 99 metrów i nota 6,60, 2, 4, 6, 8, 9, 10. No i tak się nam przedstawia pierwsza 21 41 skoczków. Prowadzi aktualnie Pepsi przed Markusem i Patrykiem. Czwarty Kospis, Czyżyk, Sniki, Szamu, Adamson oraz Eryk i 10 Jolero. Teraz Kościa.
Ostatni z tych, co mi 10. miejsce. Metry i 10. miejsce. Nie był to za dobry skok. Teraz Wolter. Przez 6 metrów i nota 261 punkta. Remigiusz. Druga nota 264. Teraz Shiro. Jest Shiro 12. Aś ciasno między 10, a ten jest 10 punktów, czyli 5 metrów. Teraz Tele. Metra, ale noty o 18,5 na tego nie pokonują, chociaż i gdyby miał jeszcze trochę o 1 cm dalej, to by miał 99. Oj, coś mi znowu ucięło. 97 metrów i aktualnie druga pozycja. Teraz Jacob. 98,5 metra i czwarta lokata. No, 93,5 metra i 11 lokata. Teraz Juniko, Izraelczyk. Czy Izraelczyk może wygra ten konkurs? Zobaczymy. No, niestety nie. 94 metry i 15 lokata. Teraz nieznany. Teraz jest w plecy. Nie ułatwia tego zadania. I trzecia nota. Czy wygra Pepsi? Czy zbanowane? 99 metrów. Nota 132. I nie wiadomo. Tak jest. 97,5 metra. I pierwsze miejsce. O punkt wygrywa konkurs. Zbanowany wygrywa, chociaż skoczył w półtora metru kursy, ale wygrał. Drugie miejsce Pepsi, trzeci Koszczak, czwarty Niezantel, Remigiusz, Markus, Patryk, Wolder i Kocpis, Czyżyk, więc zamykam pierwszą dziesiątkę. Tak wygląda. Niestety nie odpali się, na razie zawiódł Paweł, Gunak, Kościa trochę zawiódł. No i nie, ale to jest skoki narciarskie, jest tu różna dyscyplina. Tak wygląda. Aktualnie po trzeciej fazie klasyfikacja prowadzi Koście przed Erykiem Adamsonem. To są od not, nie od punkty, tylko od not. Patrzcie, jak to jest zróżnicowane. Patrzcie tutaj i tutaj jeszcze do 18, czyli Filipa, jest szansa, że jeszcze przeskoczy. Wyższy ma szansę, a ten już nie ma szans, bo już traci 50 punktów. Ten też. Później tracą już po 70. Taki Krzysiu i Weksti, którzy wygrywali, stracili bardzo dużo. Zbanowany, który awansował, choć nie skoczył najlepiej. Jest 28. Ten Pepsi 30. Ten dopiero Wiksenk dopiero 36. No dolar nie za dobry, nie skacze, więc na razie trzy konkursy bez awansu, tak samo Mika Hun, Beka Zamiera zaawansował, to jest Jakotki z 3 Jolera. Sedno skocznia to jest Lime Hammer, ale to nie dzisiaj. Dziękuję za nagranie, jeżeli wam się spodobał, to strzelcie łapkę w górę, pozytywny komentarz oraz suba. Trzymajcie się i do następnego nagrania, czyli do następnego odcinka. Cześć!